Cześć, witam Was w kolejnym materiale. No właśnie wieziemy kombajn na transport. Kombajn trafia na przedsezonowy serwis. Przede wszystkim najpierw to, co ja Wam pokazywałem, tę prezentację nowego nabytku, no to można powiedzieć, że to było coś, co takim okiem laika oglądaliśmy, tak, czyli moim, na podstawie naszych doświadczeń w poprzednich latach. Natomiast teraz jedzie na takie gruntowne sprawdzenie, usunięcie wszystkich usterek, bo to nie jest nowy sprzęt. Wszystko, co tam serwisanci znajdą na nim, to chciałbym, żeby zostało naprawione, żebyśmy my mogli się w tym czasie zająć pracami na gospodarstwie, w lesie i tak dalej, no bo tych prac mamy, mogłoby się wydawać, z roku na rok coraz więcej, nie coraz mniej, a zdrowie przede wszystkim nam w tym roku upadło, no i niestety musimy się w jakiś tam sposób ratować. W każdym razie, no ja bym sobie życzył, no nie wiem, jaki to będzie koszt tak naprawdę. Zobaczymy dopiero po pierwszej kalkulacji, po tak zwanym, powiedzmy, expert checku. Zobaczymy, ile to będzie wszystko mogło kosztować. No ale podejrzewam, że trochę zaboli, bo ja bym chciał ten traktor, kombajn, przepraszam, doprowadzić do porządku takiego, żeby naprawdę przez kilka następnych sezonów do niego mocno nie zaglądać. Także na pewno tutaj troszkę do roboty będzie. No gdzie się pchasz? Tak się wystraszyłem, że hej! Ale pcha się, bo musi wyprzedzić, bo umrze, jak jeszcze 100 metrów pojadę. Nie ma się cię tutaj wyminąć, no bardzo przepraszam, to tamtym kombajnem jeszcze... Przede wszystkim ja tego nie czuję, może od tego zacznijmy, bo jeszcze jak się trochę nauczy nim jeździć, to też będzie całkiem inna jazda, ale ja go na razie po prostu nie czuję. Tak, także ja nie wiem, czy... No ale to tak, kurczę, powoli nabieram wprawy, tak między Bogiem a prawdą, także jest... Z drugiej strony jest coraz lepiej. Przede wszystkim dzisiaj są lepsze warunki jak ostatnim razem. Nie jedziemy na mrozie, nie jedziemy w śniegu. No i przede wszystkim w dzień, więc ja więcej widzę. Trochę się z nim oswajam. Bo w żniwa to będzie niezła przygoda. Zastanawia mnie to, że po przejściu w tryb drogowy kombajn nie wraca do ustawienia drogowego, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że nie wraca, bo widzę, że mam gardziel wykrzywioną, w sensie kołyskę, i kombajn jest przechylony, nie mogę jechać z pełną prędkością. Teraz, o, weszliśmy w tryb automatyczny, wyprostował go w miarę, a myślałem, że w trybie drogowym będzie się prostował tak na szosę, czyli oba siłowniki od Hillmastera będą równo. Tego nie robi, nie wiem, to trzeba ewentualnie sprawdzić, czy on ma to robić. Jeśli tego nie robi, albo ja może coś źle robię, to po prostu trzeba to sprawdzić. Także takich drobnostek na pewno będzie trochę, ale ja na pewno taki film Wam zrobię z podsumowaniem. Pewnie będzie dla Was jakaś niespodzianka, bo pewnie zrobimy ten materiał z warsztatu, więc będzie jakiś tam pewnie materiał ze sprawdzania tego kombajnu, następnie z może jakichś tam kosztorysów małych, no i tak to będzie wyglądało.
No marzy mi się, żeby ten kombajn był taką, takim cukierkiem i chlubą gospodarstwa. Także ja już będę tu wjeżdżał na plac, nie będę pajacował z kamerą, stresował ludzi. Także się rozłączam na razie, do usłyszenia, cześć.